Servus! Tradycyjny przepis na fasolkę po bretońsku. Witaj na kanale Krychu Gotuje. Już od dawna chodzi za mną fasolka po bretońsku. Mój przepis jest tradycyjny, ze swojską kiełbasą, wędzonym boczkiem, piekielnie pyszny. Przygotowanie fasolki po bretońsku rozpoczynam od namoczenia fasoli. Fasolę moczę przez 12 godzin w zimnej wodzie. 400 gram fasoli zalewam około 1 litrem zimnej wody. Przygotowuję bulion mięsny. Do bulionu potrzebować będziesz następujących składników: pół kilograma żeberek wieprzowych, 0,25 kg golenia wołowego, dwie marchewki, dwie gałązki selera nasiowego, jeden por, jedną łyżkę soli, jedną łyżeczkę pieprzu. Zalewam wodą około 2 litrów i gotuję na wolnym ogniu przez 2-3 godziny. Do fasolki po bretońsku wykorzystam tylko pół litra tego bulionu. Po godzinie do bulionu dodaję dwie marchewki, dwie gałązki selera naciowego, jeden por. Czas zająć się fasolką. Fasolę gotuję z dodatkiem jednej łyżki soli przez 1 godzinę. W tym czasie przygotowuję to, co tygryski lubią najbardziej. Czyli boczek wędzony 200 g, swojską kiełbasę 400 g oraz drobno pokrojoną w kostkę cebulę żółtą, 2 sztuki. Kiełbasę, boczek, cebulę obsmażam na średnim ogniu przez 10 minut. Gdy lekko się zarumieni, dodaję 2 łyżeczki majeranku. Mieszam i dodaję 300 g koncentratu pomidorowego. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że po dodaniu koncentratu pomidorowego zwiększam moc kuchenki i ciągle mieszając smażę przez 2 minuty. Lekko przypalony koncentrat da więcej smaku do fasoli. Sprawdzam, czy fasola jest miękka. Dodaję podsmażoną kiełbasę, boczek i cebulę z majerankiem i koncentratem pomidorowym. Ach, ten zapach jest nieziemski. Wszystko dokładnie mieszam, zmniejszam moc kuchenki na minimum. To jeszcze nie koniec przygotowania fasolki. Trzeba ją teraz dokończyć. Gotuję ją jeszcze przez około 15 minut. W tym czasie do fasolki dodam bulion oraz pokrojone, ugotowane żeberki. Teraz jest czas, by dodać pół litra bulionu mięsnego. Przy okazji wymyję i słoiki od koncentratu i patelnię, zbierając dodatkowo resztę smaku i dodając do fasoli po bretońsku. Z bulionu mięsnego wyciągam żeberka oraz włoszczyznę. Goleń wołową jeszcze zostawiam na 1 godzinę na bardzo wolnym ogniu. Ugotowany bulion wykorzystam do przygotowania pysznej zupy z ciecierzycą. Przepis dostępny na moim blogu. Link dostępny w prawym górnym rogu. Bulion możesz również przygotować do innych zup. Wracamy do fasolki. Doprawiam pod koniec. Jedną łyżką cukru. Oczywiście wszystko zależy od koncentratu pomidorowego. Jeśli jest mocno kwaśny, to trzeba smak przełamać cukrem. Ugotowane żeberka kroję na drobne paski i dodaję do fasolki. Takie mięciutkie, soczyste żeberka rozpływają się w ustach. W połączeniu z już prawie gotową fasolką są idealne. Fasolka jest już gotowa do jedzenia. Oczywiście na drugi dzień smakuje jeszcze lepiej. Zawsze gotuję dużo więcej fasoli na obiad i od razu część trafia do słoików. Oczywiście z ziemniakami jest tak pyszna, że mogłaby zbyt długo nie wytrzymać, a jak wiadomo, za dużo fasoli to wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia silnych wiatrów. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, życzę smacznego i do następnego gotowania. Zapraszam również do obejrzenia innych filmów oraz do dzielenia się opiniami na temat moich filmów w komentarzach. Pozdrawiam, Krychu Gotuje.